Cześć, siemanko, witajcie. Z tej strony Boluś, a ja oczywiście witam Tomczyk. Was w Farming Simulator 2015. Jest ze mną dzisiaj Adaś. Cześć. Jesteś dzisiaj z nami osoba, która wyszła z dołka, wreszcie spojrzała na świat pod innym kątem. Nasz pijak, który został zwolniony ode mnie z pracy, Thanas. Siemandero, ja mam teraz 3 godziny później też. O, Tanasie, który został pijakiem. Ogólnie Tanas, nie, wreszcie tak spojrzał na świat, przeżużował okulary i postanowił kupić się skanie w następnym odcinku do nas już przyjadzie. My ogólnie jak teraz widzicie, ja tam bardziej tak przegląduję. Jak widzicie, my w dzisiejszym odcinku już nie szykujemy się na kiszonkę. Adaś, mógłbyś Ciebie opuścić... też smaruję. Mógłbyś opuścić mój ciągnik? Dziękuję nie, Ci bardzo. Tylko chęcią. Chciałem się do Merlo, wiesz, przerzucić. Bo Adaś nowe nabytki, znaczy nowe nabytki. Adaś miał ten tylko, że tak miał w shopie zawalone wszystko, że po prostu nie zauważył, że ma Merlo. A Merlo będzie mi dzisiaj może potrzebne, z racji tego, że w dzisiejszym odcinku jedziemy wywozić tą trawę na biogazownię, o której wspominałem wcześniej. A później jedziemy Marihuana. Sobie do Adasia też. Serio, Marihuana, no tak, to jest tak ta, to jest taka duża ta przyczepa, że ja nie wyjadę teraz. A nie, jednak wyjadę. Wyjeżdżałem z podwórka przyczepą, a wiesz jaka ta moja przyczepa jest bardzo długa, tam menele. Nie wiem, że menel jest, znany dzisiaj, to nie znaczy, że trzeba go obrażać, tak? Nie, no dobrze, wiesz. Nie, bo zaczęła tak lagować, że nie idziemy za A, bo jechałem. Tak, po prostu odpaliłem Ursusa i pojechałem sobie do przodu. Nie wiem czemu przystawiłem. Dobra, to ja wiem co tak laguje na tym serwerze, naprawdę. Jo, Ursus? Tak. No, co tam teraz? Skarpeta, herę? Jo, mam skarpetkę ogólnie na Blue Yeti i właśnie, słuchajcie, dzisiaj jest taka sprawa, że będzie ciężko mi teraz jechać, tak, ponieważ mamy kupić te pop filtry, tak zwane, bo ktoś w komentarzach nam doradził, ogólnie też widziałem to u wielu youtuberów, jest to na te py, wiecie, te różne przegłoski, które lecą w ten mikrofon, to trafia i są te trzaski, szumy, przegłosy, nie wiem, jakby to przestery nazywaliście, to wszystko, dlatego też postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku będę mówił troszeczkę ciszej, ponieważ ja zawsze na tych odcinkach nie wiem czemu, ale się drę, że tak powiem, i może to też to dużo daje. No i wtedy wiadomo, docierają te dźwięki różne do Was, które nie powinny, i później takie dziwne rzeczy się dzieją w naszej kantazji. Dobra, odpalone. Zapraszam do mnie na farminga. Nie, zapraszam na Hudwarda, ponieważ Hudward na dniach i uda nas, znaczy na farminga, to nas na pewno nie zapraszam, bo nagrywamy już chyba z pół tygodnia albo dwa tygodnie Ursusy i nie możemy to nagrać. Twoja. Nie, twoja, bo żeś kurwa nie mógł nagrywać. Przepraszam, proszę, to jest mój odcinek, proszę się tutaj na moim odcinku nie kłócić, wójcie powinna, znaczy burmistrzu, mój drogi prezydencie, proszę się nie kłócić. To prezydent, wójt czy burmistrz? Papież, ogólnie wybrali cię papieżem na live. Habemus z Pawła. Nazwali się Adam papieżem. Z racji, że dymił nam strasznie dojść. I takie, to fajnie, ty. Takie rzeczy u nas się, proszę ciebie, nie wiedziałem, że papież odrósł w ropę ciągle. O kurde, nie, to bardziej gaz. Właśnie, ja tak się rozglądam ogólnie za samochodem, tak jak obiecałem, to i niedługo też pojawi się na moim gospodarstwie jakiś samochód, trzeba kupić, żeby pojeżdżać na pola, doglądać nasze plony. Ja już mogę ci multiple sprzedać. O, proszę, multiple. Wiecie co, ja chyba Gulfa dwójkę wezmę sobie z przycipowanego, z tubą, podłogą. Ale co ty dzisiaj na początku odcinka swojego pięknego powiedziałeś? Wykonam jeden telefon i załatwię go. Dzisiejszego? No. To ty powiedziałeś. Nie, dzisiejszego swojego, co wydajesz na YouTube. A no to ty zaczynałeś początek przecież? Nie, z Brączkiem. Masz dzisiaj odcinek, Pipo. Dzisiaj? No? Wczoraj ja z Brączkiem nagrywam polską wieś. Ale dzisiaj wydałeś. Nie. Jak nie? Ja dzisiaj 11 wydałem przecież z tobą. Ale ty właśnie gdzie jesteś? Potem. Zobaczcie, tak właśnie, dzisiaj Adam ogólnie woził wódkę na wesele. I prawdopodobnie... Kiedy wydałeś z Brączkiem? Wczoraj czy dzisiaj? Wczoraj. Aha, to widzisz, już Adam, no dobra, czyli załącza mu się typowy Thanas. I teraz tak się zaczyna, załącza mu się pieniądze, tak. Thanas też poczuł pieniądze, jak wiecie. Nie, no dobra, ale czuję, nie rozmawiajmy o mnie, bo wiecie, że jestem zmęczony, ale porozmawiajmy o tym samochodzie. No jakim samochodzie? No jak zacząłeś ten odcinek z Brączkiem? A, że tam też kupię samochód? Nie. Dobry. Że każdy chłopak z polskiej wsi wozi się Gulfem.
Albo Passatem wtedy. No to głowie, no czym ty się zastanawiasz? No? Bierzesz Passata i ogień. Nie no, zobaczymy, jak jakiś Passateri nam się dobry trafi, no to na loszki, na loszki, na Borusiowie. O kurde. My grażynę wiesz, cicho. Ty, jakąś wiadomość dostałem od ruskich. Tchę pick up in blocket. Tchę pick up in blocket, kurde. I co? Madafaka, ja już tu od kiedy ruskie po angielsku? Czekaj, 20, 28 przycisk muszę cisnąć. Odepchało się. Odepchałeś. To jest ta aktualizacja wgrana, ja mam tą nawigację wgraną do tej mojej przyczepy. Ruską nawigację. O, już zbiera. Dostałem po prostu wiadomość, że jechałem za szybko, ponieważ lubię sobie, no, wiecie. I dlatego, a tutaj patrzcie, mam blokadę pokazaną, że będzie za 3% blokady. Nie, fajna przyczepa ogólnie, to dlatego Adam mi ciągle dzwonił, co chwilę telefonem, że odpadł mu ten podbierak, a to po prostu blokada się załącza. Tak, podbierak się urywa i to jest blokada taka. Tak. Fajne, fajne. Po prostu na MT może... Nie, po prostu to nie była twoja maszyna i nie chciała z sobą współpracować, nie oszukujmy się. Nie, no bo po prostu wiesz, była na... wiesz, na Wi-Fi podłączona twoje i dlatego. Na Bluetooth, kurde, przecież pod czerwień przesyłałem. Pod... I za daleko odjechałem i zasięg uciekł. Nie, mam nadzieję, że tutaj w dwóch przyczepach się zmieszcza, jak się uda, to jeszcze pojedziemy do Adasia po obornik. I tak pewnie bym sobie zaczął następny. Ja sprzedam, belki ci przywiozłem. Chamie. Nie zauważyli. No, nie było mnie. Twoje kury zauważyły. Wreszcie czysto miały w kurniku. Nie powiedziałem, że jakieś super były. I prawdopodobnie ja sobie zacznę tam ładowanie tego obornika, z jedną przyczepę bym przywiózł, ale następny odcinek to już kiszonka raczej, bo już tak schnie w oczach, że się nie da na to patrzeć. I jak ta nas nie przyjedzie nam sieczkarnią w następnym odcinku, no to niestety nie wykosimy tego i tylko pójdzie na ziarko, a krowy pozdychają, upadnie Borusiowo i niestety będziemy musieli zbankrutować i wynieść się jak Brączek. Ale nie, wyniesiemy się do Czech, do Słowacji. Nie ma co, chłopaki, tak wiecie, od razu tutaj gdybać, że stracimy nasz cały dobytek i coś pójdzie nie tak. Mamy po prostu naszego wójta, który nam zapewnia wszelką pomoc. Dobrobyt. Tak, dobrobyt na naszej wsi, wszelką pomoc. No biedę, czasami. Ale to jebać biedę. Tak. Ogólnie to tak dzisiaj... Bieda jest dla ludzi, pamiętajcie. O kurde, zależy kto jak ją wykorzystuje, tak? Tak. I o te 500+. Właśnie z poprzednich odcinków, tak jak sobie rozmawialiśmy na czeskiej, ta przez to 500+, tak jak ludzie tam zaczęli mi później pisać, stracili właśnie, oho, bloket zaraz będzie, stracili właśnie ludzi do pracy, znaczy ci co mają tam sadownictwo na przykład, albo truskawki, bo nie ma ludzi do rwania, ponieważ dostali 500+ i mają na wódkę, mają na inne duperele. Nie mówię o wszystkich, tak, bo niektóre rodziny tam wykorzystają tego i z głową. Co, bo to się pracują przydaje, tylko na tym, a nie bo się przydaje to w niektórych rodzinach, ale w niektórych to jeszcze większa szerzy się patologia, że tak powiem. I teraz dzieci będą robione na potęgę maszyny, jak to taśmowo się powie, o. Tak. Także no nie powiem. A te 500+ mi się wydaje, że długo się tego nie otrzyma, bo to tak mówili, że oczywiście te 500+, tylko macie pieniądze. No oczywiście podniosą jakieś, tak jak już podnieśli ubezpieczenia na samochody, już poszły w górę teraz. Jo, pozdrawiam. To wszystko, no mówię, z czegoś to musi iść, tak? Dlatego no nie dbając o innych, podnoszą coś, przy czym cierpią inni. Na przykład ceny spadają, no to tak jak mi właśnie kolejny temat, który już poruszaliśmy, ale też warto powiedzieć, niektórzy mi się nawet pochwalili w komentarzach, że dostali 20 groszy za kilo ziemniaka. Także ja po prostu nie wiem, co ja mam powiedzieć, ponieważ no przypuśćmy teraz, na pierwszej klasie ziemi sypnie około 40 ton gdzieś. No tak dobrze, 40 ton ziemniaków z hektara. Na takiej drugiej klasie ziemi gdzieś 30, no to tak jak normalni my rolnicy tutaj u nas w okolicy, sypnie im gdzieś około 20-15 ton ziemniaków. To przypuśćmy, że te 20. Będą po te 20 groszy, to my mamy teraz 200 zł za tonę. 4000, tak? Dobrze liczę? No, 4000 mamy za 20 ton z hektara. To teraz doliczmy sobie teraz ten paliwo, doliczmy sobie opryski, bo to już raczej jak ktoś chce mieć te 20 ton z hektara, to już musi opryskać. Na pewno ma też jakąś maszynę. Szczerze, nawet jak nie potrzebuje tyle, to i tam się to opryska, bo jest z gówno. No, bo by zagaiłoby wszystko, ale wiesz, no tak jak jakiś jest mały rolnik, który ma na przykład pół hektara, no to nie potrzebuje tyle oprysku, jak wiesz. Tam jak wiadomo, większy, ale no. Szczerze, nawet ja jak miałem ziemniaki, to musiałem opryskać, bo było. Ja też pryskałem gówno, i sypałem, czymś tam sypałem te ziemniaki, ale wiadomo, więcej zabiegów. Bo tak, żeby przykryć. Testosteron. Dokładnie, ty Tanas, widzisz, zabrałeś mi to słowo, sypałem to piachem, żeby przykryć właśnie ten.
przykryć te redliny, bo ziemniaki były na wisku. Nie wiem czemu właśnie. No i kontynuując, to masz gdzieś 4000 zysku. Teraz jeszcze przypuśćmy, jak ktoś wynajmuje ludzi do pracy, to weź to teraz poopłacaj, weź coś z tym zrób, to po prostu jest to nieopłacalne. A taki sklep zarzuci sobie taką marżę, że 3 razy tyle i sprzedaje nawet po te 80 groszy. No to kurczę, gdzie jest polityka? Rolnik musi pół sezonu o to dbać, musi się z tego utrzymać, a kurde, taki głupi sklep, który to tylko sprzedaje i wstawia na półki, narzuca taką marżę. To jest właśnie w Polsce, nie będę już teraz brzydkich słów używał, ale głupie, o, powiedzmy sobie tak ładniej, że jest to głupie, ponieważ teraz z tego, co tam sobie na przykład z Marcelem gadałem, na różnych wsiach też takie rzeczy się dzieją, na przykład ubrączka jest to, nie wiem, kiedyś też wspominałem, że są ubrączka takie automaty z mlekiem. Fakt, że 3 razy, 4 razy dziennie dowożone jest to mleko do tych automatów i jest to mleko świeże, ale tam żądali sobie za butelkę chyba 4? Za litr 4 zł, coś w tym stylu, nie? Bo świeże, tak? A teraz rolnicy, tak jak u mnie na wsi było tak dość często, że od rolnika, gdy się szło normalnie brać, tam wiecie, prosto z udaju z tego, z basenu, no to ja płaciłem bynajmniej chyba 2 zł za 2 litry, no bo zawsze... A za kąpielę? O kurde, to jest to takie trochę droższe te... Czekajcie, ja muszę przez błoto się przecisnąć, dawaj grażyna, poszedł, pięknie. I teraz chodzi to o to, że no zobaczcie, rolnik nawet jeśli woli sobie sprzedać to mleko i dostanie większą cenę tak normalnie i mamy to mleko świeże, nie stoi na półkach, w jakichś plastikach i naprawdę to jest dość opłacalne i Marcel sam powiedział, że chcieliby kupić taką chłodziarkę, nie? I taki nieduży basen i postawić takie coś przy sklepie, nie? I codziennie, wiesz, dowozić tam mleko tak normalnie, po prostu od nich żadnej marży nie narzuca i to by było, powiem wam, że nawet dość opłacalne. Zatkał nam się znów podbierak, nie wiem, kamienie niewyzbierane. Czekajcie. Ale to fajna animacja, z tego naprawdę przyczepa jest mega dopracowana. I powiem wam, że z takim czymś myślę, że by wypaliło to. Bo każdy by wolał sobie kupić to mleko, wiadomo, od naszego polskiego rolnika, czy zaufanego, bez żadnych konserwantów, niż właśnie przepłacać w sklepie, który narzuca sobie wie jaką marżę. No ale tak już w Polsce jest od lat i ten nasz kraj to jest z roku na rok coraz gorszy i bardziej patologiczny. Że na czym mogą to tylko kasę, żeby nam pomóc rolnikom, normalnym ludziom, czy też nie robią kompletnie nic jeszcze teraz te niby o tamtym wieku emerytalnym coś, czekaj, czemu mi nie zbiera? Niby oni teraz ten wiek emerytalny obniżą, tam nie wiem, o 2-3 lata, tak? A budżet ileś tam miliardów to chyba będzie kosztowało, no i oczywiście jak się pytali z czego, no to będą podnosić różne ceny i obniżać ceny skupów, no także naprawdę, no plan mają idealny, że tak powiem. Wow, słuchawki mi się wkręciły w tego, w kierownicę. Prawie bym mógł... Stefan, poproszę, że tak zapytam się, no, moje pieniądze w banku. Nie ma. Tak, bo ogólnie, jak wiecie, dałem sołtysowi też prawą rękę do pieniędzy budżetu naszego tutaj gminnego, więc... No. Prosiłbym o mały kredyt. A co tam chcesz? Z banku. Jedną rzecz. Nie możesz wiedzieć. Jak to, się daje? L klikasz. UIL najpierw. Dobra, masz. Potem L. Konsolę wpisz kill. Przenieś. Boże, ile pieniędzy. Może kill server. I później na UCI muszę dać, nie? Kit kadam. A nie, wszystko masz włączone. I tylko swój pola ci nie da. Nie, bo przeorasz mi pieniędzy moją. Boże. No, tak? Kurde, się dziwisz tam, wiesz, że on mi pole zajumał? Nasze? Znaczy moje, bo to kiedyś było nasze. Moje, ty, on już nie pracuje. Wiesz, to jeszcze przyzwyczajony jestem, jak byłeś moim pracownikiem. Byłeś bardzo dobrym pracownikiem, mogłem cię pochwalić. Składki były od ciebie odprowadzane, no to, emerytalne. No to jedziemy do Poniatowa, kurwa, napierdolić. O Boże, na ten, wyjaśnij go tam. Wyjaśnij coś, na super. Dobra, my lecimy dopiero pierwszą przyczepę do biogazowni zawieść, ale pełną, 25 ton na pacę. No i ciśniemy, nie wiem gdzie, koło sklepu chyba. Nie, Ursus to na spokojnie daje radę, także cieszę się bardzo, że mam taki nabytek. I właśnie ja was zapraszam już bardzo serdecznie na serię z czeskiej. Też i do Tanasa, ale to zapraszam na czeskiej, ponieważ tam będziemy poruszać bardzo fajne tematy i teraz a propos starych a nowych maszyn, ktoś zadał taki bardzo fajny temat do pogadania. Młody rolnik, a stary rolnik, który lepszy i właśnie będziemy sobie takie fajne, ciekawe tematy poruszać na tej serii, także ja was zapraszam do komentowania. Zapraszam pod ostatni odcinek z czeskiej ze żniw. Tam piszcie już ciekawe tematy, żebym mógł ze 3-4 wybrać na kolejny odcinek, bo będzie też bardzo długi. Będę starał się właśnie, żeby te czeskie odcinki były częściej i dłuższe, ponieważ mamy tam, no co robić po prostu na tej mapie.
Więc akurat tak jak teraz tam się wciąłem w linijki, to zapraszam. A dzisiaj ogólnie co tam po poczku słychać w ogóle, Adaś, tak, jutro będziesz malował i ja... Przepraszam, proszę jechać. Bo tutaj jest skrzyżowanie dróg równorzędnych podporządkowanych. A to wiesz, że powinieneś pojechać tamtędy. Nie. Tak. Bo tutaj jest skrót. Skrót? Ale mi to drogi równorzędne po skosie, kurwa. Cicho! To było parkowanie robione. Ja cię kręcę, ty wujcie, kiedy tu zarządzisz, żeby przyjechały służby miejskie i ogarnęły to drzewo, które tu spadło nam podczas burzy 4 miesiące temu? Ale przecież ty, Stefan, ja rządzę gminą, a daną no, wsią rządzi sołtys. Gminą, a tutaj jest Bolusiowo-Nowe to góra przecież chyba. No ale to jest, ale ty jesteś sołtysem. A, i ty, co w związku z tym? Bolusiów. Serio? To drugą, o kurde, pieniądze. No, przecież ty jesteś sołtysem tych oto wsi. I gdyż ponieważ, no ja nie mógłbym ogarniać wszystko tak. Ja jestem sołtysem tej wsi. Będę woził się Ursusem. Cztery. Nie wiem, jakim. Fajnym. 16... 12. O, 16, 24. Dobra, my ciśniemy sobie na progazownię. Tu jeszcze nie odwiedzaliśmy tego, ale odwiedzimy jeszcze w odcinku z Kiszonki. Ponieważ ja u siebie pryzmę tam nasypię jakąś sporą i resztę mamy na kontrakcie, tak jak i ten kontrakt teraz mamy podpisany, tak i jeszcze kontrakt. Teraz, no wiecie, nie ma brączka, to musimy to wszystko zapewnić. Mam nadzieję, że uda mi się tu wcofnąć. I ogólnie trzeba będzie, kiedy Adam ogarnę to biogazownię, przyjechać tu turami i powrzucać, wiesz, ukisić to, ugnieć. Ja już poobijałem. Ale trzeba będzie, wiesz co? No Adam ukisił górę już. Wrzucić ja już tam, kisiło. Nie? Cicho, powoli, powoli podjeżdżaj, no. Podjeżdżaj. Ale idzie, ty. Ciekawe, czy wyhamuje. Podjedzie, 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 podjedzie. Dobra, ja sobie ogólnie będę chciał jak najdalej to wrzucić. Aha, idę zobaczyć tę animację, nie? Ja cię kręcę. Przyczepa jest naprawdę przekozacka. Mogę ją każdemu polecić. Jedna z lepszych modów wykonanych do farminga. Tak jak ta pasa ostatnio, co wyszła. Też wszystko tam się rusza, naprawdę mega to wygląda. O. Ty, a ty... A widzisz, ja tu tak beczkę. Widzieliście to na własnych oczach. Wziął pieniądze unijne dla tych gospodarzy na z czego te pieniądze są? I pojechał sobie, no, beczkę kupił od razu. I patrz, przyjechał na biogazę. A, jeszcze żebyś to zrobił, jak mnie nie było. Wiesz, jak mnie żało. Żółć mi pęknie teraz w tym momencie. Dzwoń na pogotowie. Leć po boczka. Leć po boczka. Typowy sąsiad. Grażyna, kupujemy beczkę. O, bo już jadę. Ty, no u nas są takie przypadki, zaraz, że sąsiad do sąsiada popatrzy. Wiecie, nie ma pieniędzy, ogólnie tak, jest mniejszym rolnikiem, nie ma tych pieniędzy, ale weźmie kredyt, żeby mieć lepszy ciągnik, choć mu nie będzie on potrzebny, od sąsiada. A, za parę miesięcy przyjdzie komornik, gdzieś tu wie, dziękuję, dobranoc, nie ma rolnika. No, no i tak u nas jest na wsi, jest też u innych, bo z tego co tam często rozmowy sobie z kimś tam poprowadzę, porozmawiamy, to tak często się dzieje, no i naprawdę to się dzieje dość często, ale ja się cieszę, że u swoich rolników, u których nagrywam, naprawdę jest to wszystko zrobione z głową. I można to zobaczyć, jak wszystko jest prowadzone. A my teraz śmigamy sobie po kolejną dawkę trawy dla naszej gazowni i będziemy mogli to Adam przykrywać jeszcze nawet w dzisiejszym odcinku. Nie wiem, czy pojadę do ciebie naładować ten obornik, ale będę chciał, ponieważ może zrobić sobie 25 minut może tego odcinka. Ja już wcisnę sobie. Dobrze, mamy to skrzyżowanie. Ogólnie bardzo mi się ten pomysł podobał, tutaj z tą drogą. Księciu, no słuchaj, nie bałdzo, nie? No tutaj ode mnie już wójt wziął. Ja wziąłem całe 100 000. Ty, właśnie wiecie co mnie rozwaliło? Tak na serwer biłem, to sprawdzać sobie, nie? I Adam, to patrzcie, zaczął tu pole orać, nie skończył. Wchodzę na jego rzepak, pół pola przeorane, nie skończył, no ja? No jaki rzepak, o co się chodzi? Wiesz, gdzie masz kukurydzę obok domu, nie? Nie za domem, tylko tą obok, to duże. Wejdź sobie na to pole rzepaku. Zaraz. Dobra. I jak nie, to przelewaj pieniądze od razu do mnie. Ty ogólnie tak, trzeba naprawić rury. Ty, pieniądze potrzeba na rury, bo wysadziły na Bolusiowi i tam u ciebie widziałem drinki. Poszły. No dobra, ty, no ja jestem tu, no ja. No i niezorany jest do końca. No, niezorany. Nie. Tak. Nie. Jak ja byłem, no, to jestem clean, niezorany tutaj od razu od ciebie. No to ty, to nas, nie wiem, chciałeś zarobić i niezorany szkoda? Mogę coś powiedzieć, to bym dał ci na to piwo. Nie, serio? Masz zorany? Ja wypatrzyłem, no, to nie było. Nie, zorany sobie. To ja tam tylko nie zorałem, bo tam nie miałem czasu. No, dobra, dobra. Muszę pieniądze zbierać. Kamień kobiedronki. Ktoś mi wyrzucił na tym, prawie bym urwał ośka sobie teraz.
kamienie. Muszę umyć ogólnie usłysa, bo jeszcze nie poumywany jest po wapnie. Tak, ja muszę zatankować Dojcza. Ty, w dużo ci fali właśnie, Adam, jak tam twój nowy nabytek, powiedz mi. Bardzo dobrze, no, mało pali, dużo żre. 100 na 100. Nie, ale tak serio, to tak cały, na cały bak wyjeździłeś już mu od początku, co pierwszy taki ten? No. Ty, nie, no ja usłysa to już tankowałem ze 3 razy. Nie, ile masz bak? Ile masz bak? Powiem ci, że 300. No to się nie ma co dziwić, jak ja mam 150 litrów, no to tak, no to widzisz tyle co ty. Fakt, że mój Ursus, no ja powiem ci, że tankuje dokładnie tak. Ile, ale mi się zdaje, że on ma gdzieś 300. Nie wiem, nie mogę cię okłamać, już bo jak okłamać Ursusa, to może być naprawdę problem. Właśnie jadę teraz zatankować moją formułę. No ja ogólnie teraz powiem wam, że cieszę się z tego Ursusa, patrzcie jak to fajnie wygląda, jak mu... Wrzucam od razu samą zbierającą. Fajnie tu ją z bliska słychać. O, możemy sobie teraz w kabince troszkę pojeździć. Ogólnie przestawiły mi się na kierownicy, nie wiem czemu. Patrzcie, te na boki. Tu lewa, prawa działa, ale góra, dół jest przestawiona i nie wiem jak to ogarnąć. Bo już próbowałem przestawić jak Adasia jeszcze za nim bił na odcinek. A tak, tak na serio, to ja zapraszam was na Farm Eksperta, który już... Czekajcie, ten odcinek wyjdzie jutro sobotę, już pojutrze. To jutro sobotę. A szkurna, dziad znowu kamień wszedł, tam zapchał wszystko. Czekaj. Kamień z wielkim los. O, odetkało się. Boże. O Boże! Wy coś odpialiście na TS-ie? Co? Pamiętacie jak kiedyś Arek takiego Golfa dwójkę włączał ciągle? No to jak Ursusa odpalałem, teraz tak odpalił. O Boże. Ale ścipowałem. Tak, chipem dżem. To nie zły Ursus. Nie ma akcja. Podbieraki fajnie chodzi. Co fajnie z taką przyczepką, to naprawdę istna przyjemność. Zdążymy. Chyba zdążę z przyczepami polecieć, chociaż trochę sobie tego obornika napełnić. Żebyście zobaczyli i powiedzieli mi, czy chcecie taki odcinek, czy nie. Choć myślę, że bardzo fajne by było to przewożenie obornika na pola. A jak najwyżej dzisiaj nie zdążę, to zaraz pokażę wam jak mniej więcej będzie to wyglądało. Zobaczymy sobie to merlo u Adasia i będziemy kończyć ten odcinek, bo mówię, jeszcze do nagrania się mamy sporo, ponieważ Adasia nie ma w weekend, Rączka też nie ma w weekend i to troszeczkę nam psuje wszystkie plany. Mnie też jakoś tak to nie będę raczej siedział, też sobie trochę poużywam. No bo... Polek co poużywa? No, trzeba troszeczkę od komputera odpocząć. Będzie pani Mazel? Poczekaj, panie, poczekaj w weekendzie jak to było? Panie Normanie, telefon do pana, panie Normanie. Oglądaliście to czy nie? Nie. Polecam wam naprawdę film weekend, to jest kozackie, nie? Czego kurwa? Panie Normanie, telefon do pana, panie Normanie. Adaś, jadę zobaczyć tam jak u ciebie się ogólnie rozwija wszystko. Rozwija się ogólnie, bag ma 280, ten dojczyk. Ja cię kręcę, to sporo. Więc myślę, że jeżeli on przejeździł tyle dyni, że tak powiem, był przy trzech orkach, dwóch gruberowaniach, koszeniu trawy. Stoi, nic nie robi, a pieniądze lecą. Dosłownie, więc powiem szczerze, że naprawdę chyba akcja. Czemu cholera przejechać, żeby od mojej chałupy i... No, chciałbym tu wsiąść. Nie chcę wsiąść. Ja John Deere nie twój, już komornik licytował. Ja już dzwoniłem do... Ja nic nie wiem. Panie Normanie. Tutaj ogólnie drzewa się obaliły, widzę. No naprawdę, tutaj wichury nam szaleją, tornada, różne takie klęski i pieniądze są. Dostajemy na tam zbieranie gałęzi z pól później, żeby nam, wiecie, tutaj się grube nie wkręciło coś, nie pourywało nam nic. Talerze. Dzisiaj ogólnie taki odcinek na luzaku, nie miałem żadnego większego tematu. W następnym odcinku ogólnie będę sobie chciał na przykład porozmawiać o naszych wymarzonych gospodarstwach. Myślę, że taki spoko temacik. No ja wiem, dlatego pogadamy też jeszcze u mnie. Może wymarzyłeś sobie coś jeszcze lepszego? Zobaczymy, tego dowiemy się pewnie w następnym odcinku i podczas wożenia kiszonki, ponieważ tamki odcinek będę chciał około 30-40 minut zrobić, żeby skosić trochę tych pól, ponieważ na kiszonka to jeden z takich fajniejszych prac na kanale, której jest bardzo mało, ponieważ... Kada zajeździ. Szkarnia mi wybuch. Wybuchnie, o Boże. Nie no, tam... Muszę dwie kupić jeszcze. O kurde, no to widzę, że ładnie tam prosperujesz. A pieniądze, że odkładało ode mnie z wypłaty, to powiedz, jak ci dobrze było u mnie.
Od kiedy no, Vanelo tak odkłada pieniądze? Piłem, a ja orężadę piłem, był napierdolony jak... Udawał. Zobaczcie, udawał. Ale żebym podbił tą przyciągą do góry. Ale trzeba nas na Oli, na ten, nasmarować tu łańcuchy, bo to wszystko aha, tak. Po Adasiu tak, normalnie tak naprawdę, skorzystało. Nie? No. Ja właśnie tam wysmarowałem. Adaś, przyjedziesz na biogazownię może tym. Chodź poubijamy, już nie będę ci jednak tego obornika. Przyjechałbyś może do ojczym? Na pryzmę? No ja. Przyjeżdżę, bo ci nie zapłaci. Czekaj, sobie ogólnie zdejmę tego. Mogę wcześniej powiedzieć tam. Dobra, będę się podbijał. Nie, nie myślałem, bo jednak jest 25 minut, a zanim ja podepnę przyczepę i spróbuję co załadować, będzie 35 minut gdzieś. Także ja sobie zrobię sobie jednak jeden ten odcinek taki z ładowania i ze wszystkiego, to myślę, że akurat będzie. O kurde. Powiem ci, że jak na te nasze łąki, to wszystko ile my mieliśmy tego, to nawet spora pryzemka wyszła. I trochę tej gnojowicy dostaniemy. Także no, gnojowica też będzie fajny odcinek u mnie na kanale, mam nadzieję, ponieważ no mam fajną beczkę forsznitowską. Jeszcze tak wcześniej nigdy jej nie testowałem, dlatego no akurat ja właśnie niedługo też widzieliście co się dzieje u mnie na farmie. No ja teraz tak, jeżeli chodzi o plany najbliższe odcinki, to na pewno teraz będzie tak kiszonka, następnie leci wożenie obornika. Potem będzie, no właśnie potem, nie wiem czy nie jakaś orka poleci. Właśnie, jakaś orka będzie, będę chciał, żeby poleciała orka. Już jedzie, zobaczcie. A po dziurach czy nie dziurach, no tak, autokasko i tak. Autokasko, chyba amortyzacja, chciałeś powiedzieć. O kurde, a mam fajny pomysł chłopaki na ten, na odcinek z kiszonki, nie? Tylko będę musiał chwilę posiedzieć nad maszynami, zarki będę musiał pogadać. Zrobimy. A bo nie dobra, nie będę mówił, bo tak to zaraz coś tam nie, pomysł podpieprzy i ten, ale będzie ogólnie fajny, także Adaś już na twój odcinek powinno być wszystko przyszykowane. Ale mam pomysł na teraz. O kurde. Tylko ciekawy jestem czy to wypali w ogóle, ale może się. Pedro, ale powiem ci szczerze, że właśnie dlatego lubię te silosy. Takie właśnie typowe, cofające, żeby cofać do tyłu. No bo zobacz, jak pięknie ta pryzma wygląda. No i ogólnie nie podskakujemy nigdzie. Ty, powiem ci, jak ja się podbijałem teraz pod pryzmę, to miałem takie duże te... duże... Teraz zobacz, jak siedzę teraz w dojczu, co nie? No. To czuję się jak na twoim vlogu, Krzysia. A, no. No identycznie. O Boże! No i wiesz, nie wolno tak hamować bałtownie na pryzmie, bo byś już takie porobił te, że masakry. No wiem, nie? Ale ty moja wina. Ale żeś zacisnął hamulce. Jak hamulce. Teraz już normalnie zahamowałem. Wiem, widziałem. No ja sobie poprzek jeszcze to ubiję. Dobra, poprzek ty ubijaj. I a ty folię jej szykuj, ta folia leży w tym. Czekaj jeszcze tutaj, bo tak trochę na poskosie chcę, żeby... Dobra, już cofam się. Wiecie, musi być dobra gnojowica, bo naprawdę mam nadzieję, że jak tej dawki damy taką, no to 15 z hektara będzie sypać. Ale masz ładne folie. To co? Poczekaj, ja zaraz zejdę tylko, ja pójdę po folię na sero, a ty już przykryjesz, dobra? Jop. To ty poczekaj, ja tylko zejdę, pójdę po folię. Boże, nie pod koła krzykaj. Dobra, ja idę po folię, a ty przykrywaj. I zaraz doniosę. Czekaj, ta patrzę tu folię, a to ja tak wiecie, w umyśle. Znaczy ja je wezmę, nie będę na niej patrzył, bo one są tak ciężkie, bo na to nie patrzeć, że mnie nie zagniotło. O Jezu! Ty zobacz, ja przyniosłem całą rolkę i naraz prawie starczy. Ale to trzeba na dwa razy, żeby mocniej no siadła. Wiem, to dawaj jeszcze swoją rolkę, przykryj i będzie fajnie. Ale ładnie. Poszło, taka czarna. Pięknie. Nie, naprawdę fajna prezentka nam wyszła. Także co, ja wam dziękuję ślicznie za uwagę, że tak powiem. Łapkujcie, słuchajcie, komentujcie. Do kolejnej, ale fajna, będzie miniaturka może. Do kolejnego odcineczka. Zapraszam do Adasia. Na razie, trzymajcie się. Cześć, mam nadzieję, że będzie lepiej słychać. Cześć. Pa, pa. Hello.